Oskar Hamerski. Amerykański filozof Richard Rorty uważał, że to, kim jesteśmy, wiąże się z tym, jaką literaturę kiedyś przeczytaliśmy, jakie książki kiedyś czytaliśmy. Chciałam zapytać, czy się z tym zgadzasz? Oj, no tak, zgadzam się. No jestem, myślę, jestem zbudowany z tego, co przeczytałem wcześniej. I tak samo, no nie wiem, przecież nasza wyobraźnia, którą cały czas dysponujemy jako dorosły człowiek, składa się z pewnych elementów, które gdzieś tam zassaliśmy wcześniej z wyobraźni cudzej. No i na przykład, no nie wiem, moja biblioteka jest jakimś, czuję takim, no takim, taką jedną z części mnie po prostu. Jest to część mojej wyobraźni, część moich odnośników do życia. Wobec tego ja składam się z książek, które przeczytałem. Na pewno, na pewno. Jest ich dużo. No. Ale te książki, które masz, to są na przykład odziedziczone po kimś? To są książki, które dostałeś w prezencie? Czy sam sobie kupujesz? Jak to wygląda? No ja z książkami mam tak, rzeczywiście je zbieram sama. Znaczy, część oczywiście jest w formie prezentów, część, bo lubię książki też dostawać i moi znajomi też wiedzą, że to jest dobry dla mnie prezent. Ale przede wszystkim je kupuję sam. Rzeczywiście mam już problem ze składowaniem. Kupiłem sobie ostatnio Kindla. Aha. Po to, żeby mieć jakby mniej miejsca i żeby móc podróżować ze swoją biblioteką łatwiej. No bo wtedy można jeździć z setką książek w jednej walizce. Nie. Czyli bardziej książki teraz elektroniczne niż papierowe, czy wolisz papier? Zależy w jakiej sytuacji. No, papier jest wspaniały, ponieważ daje nam mnóstwo takich sensualnych odczuć, prawda? Jest zapach papieru, jest jego dotyk, jest przerzucanie kartek. Tę kartkę można zaznaczać. Oprócz tego książka jest takim, no, jest rzeczą, w której łatwo jest szybko namierzyć coś, o wiele szybciej niż w książce elektronicznej. Pamiętamy rozkład słów, pamiętamy na której stronie, po której stronie nawet książki coś było, co chcieliśmy zapamiętać. Wobec tego książka jest, no, jest takim artefaktem, który jest bardzo sensualny, nie? I to jest bardzo przyjemne. Ja lubię książki czytać też w konkretnych miejscach. Zupełnie inaczej książkę papierową czyta się w łóżku niż Kindla. No. To jest bardziej jakaś taka intymna relacja. Tak. A jakie masz w związku z tym rytuały związane z tą książką? Czy masz śmiałość, żeby coś w niej zaznaczyć, zakreślić, czy raczej nie? Czy kult dla książki? Ja zostawiam książkę taką, jaką jest. To znaczy nie piszę po niej. Mam jakąś nieśmiałość zaznaczać tam, nie wiem, szczególnie czymś. Zdarza mi się, że zaznaczam ołówkiem na przykład rzeczy, które chcę później szybciej odnaleźć, albo które mnie rzeczywiście jakoś mocno nagle poruszają, po to, żeby mieć do nich łatwiejszy dostęp, żeby szybciej je znaleźć po prostu. Ale nie, nawet nie zaginam kartek specjalnie. Nie używam zakładek, ewentualnie zakładki oznaczam jakimiś napisami, które coś mają dla mnie znaczyć, jakieś słowa klucze. Mhm. Ale nie, staram się nie niszczyć książek, bo jakby pisanie po książce uważam za niszczenie. Ale znam ludzi, którzy książkę traktują bardzo tak, że tak powiem, jak osobisty przedmiot, z którym mogą robić co chcą. Aha. I na przykład? Na przykład mój zostawił mi jeden kolega, wyjechał do Anglii i zostawił mi, ja pożyczyłem kiedyś od niego książkę, to była Alchemia słowa Parandowskiego. Jak zobaczyłem tę książkę, to nie mogłem w to uwierzyć. Ta książka była znacznie grubsza niż jakby taka zwykła, normalnie kupiona w księgarni, ponieważ zawierała mnóstwo różnych doklejek. On kiedy coś go zainteresowało, nagle w to miejsce wycinał jakiś artykuł z gazety, jakieś zdjęcie, wobec tego tworzył jakieś takie patchworki, jakieś takie olinkowania wewnątrz książki. Wobec tego nagle ta książka puchła jakby, to również objętościowo. I była takim obłym przedmiotem, który ciężko było zmieścić na półce. No. Ale wtedy to z większym zaciekawieniem się czyta taką książkę. Są intymne też jakieś myśli, siatki skojarzeń. Tak. No, nagle masz dostęp do mózgu człowieka, który gdzieś tam sobie wybierał pewne skojarzenia według swojej
swojego własnego klucza i ta książka no, puchła o jego, własne skojarzenia i jego świat wewnętrzny, gdzieś tam prowadzony przez jego, tam, jego tok myślowy. Mhm. To jest bardzo interesujące oczywiście. No i to zdarzało mi się tak właśnie tak zagłębiać, tak wchodzić coraz głębiej jakby w jego... Bardziej tak. No, to jest interesujące. Ja tak nie robię. Ale tak częściej robię z książkami elektronicznymi. Aha. Jest jakoś łatwiej mi to wtedy opanowywać. Wtedy robię linkowania wewnątrz. No. Wtedy linkuję do jakiejś strony internetowej albo dopisuję jakiś cytat. Wtedy takie szczęście. A jakie to są cytaty? Że na przykład jeśli coś zaznaczasz, bo chciałam zapytać o to, bo rozmawiałam ostatnio z profesorem Jarosławem Gajewskim z Teatru Narodowego i bardzo często podczas rozmowy profesor robi puentę, dając jakiś cytat albo z ulubionej książki, albo to jest jakiś fragment dramatu, który na przykład na scenie wybrzmiał z jego ust. I chciałam ciebie zapytać, czy u ciebie też jest tak podobnie, że czasami podczas rozmowy jakiś cytat ci się przypomina, albo że może komuś pomóc ten cytat, albo tobie może pomóc, albo wyjaśni jakąś sytuację. Czy jest tak, że pamiętasz te fragmenty? Właśnie nie. Ja mam tak, że niestety nie pamiętam. Ja bardzo zazdroszczę tym ludziom, którzy noszą ze sobą jakby tak w mózgu taką przedziałkę z różnymi cytatami na dobre okazje. I no to trzeba przyznać, że to świadczy też o pewnej pewnym ukształtowaniu mózgu, który jest szczególny i zazdroszczę tego. Ja zawsze niestety nie mogę sobie przypomnieć czegoś. Ja mam problemy z pamięcią i wobec nazwisk, jakby i w związku z nazwiskami, i z cytatami, także muszę zawsze się dogrzebywać i to często trwa, zaburza ciąg rozmowy, no ale mamy w tej chwili internet i w tej chwili można bardzo szybko jakoś to tam jakoś namierzyć, ale nie, zazdroszczę no, ludziom, którzy potrafią tak szybko przywołać sobie ten. Ja mam inny rodzaj pamięci po prostu. Mm-hmm. Ale niektóre są oczywiście cytaty, które pamiętam, które jakoś głęboko w pewnym momencie jakiegoś życia gdzieś we mnie zapadły i one są, one dotyczą jakiejś większej przestrzeni. Mm-hmm. Na przykład pamiętam, że jednym z pierwszych cytatów, jakie zapamiętałem, to był cytat, wyobraź sobie, z Muminków Tove Jansson. To co mówiła Emma, czyli taki szczur, który mieszkał w teatrze, bo lato Muminków, bo mówię o lecie Muminków. Tak. Tam Muminki przyjeżdżają, jakby powódź zabiera ich i wyrzuca ich z domu i znajdują nowy dom i okazuje się, że to jest teatr. Tak, i w tym, pamiętam, go uwielbiałam. Ten. No, to wspaniała zresztą opowieść. No. I tam mieszka szczur, który mówi o teatrze i mówi o teatrze słowa tego typu, że teatr to jest najważniejsza rzecz na świecie, ponieważ w teatrze pokazuje się ludziom, jacy mogliby być, jacy chcieliby być, chociaż nie mają na to odwagi i jacy są. I pamiętam, że słuchałem tego, bo ja tej książki nie czytałem po raz pierwszy, słuchałem jej na płycie. Mhm. No bo te książki mają różne, to mogą być książki mówione po prostu, prawda? W tej chwili audiobooki zyskują zresztą wielką popularność. No w każdym razie miałem audycję nagraną, to znaczy teatr taki, no teatr. Wspaniały na dwóch płytach i odsłuchiwałem tego we wspaniałym wykonaniu, zresztą narratorem był tam Gustaw Holoubek. Kto grał Emmę? Nie wiem, czy nie pani Kocówna, może, chyba tak. No w każdym razie i słuchałem tego i pamiętam, że jakoś mnie to strasznie zafascynowało, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, a co to jest ten teatr? Ja miałem wtedy 6 lat może, albo 5. A wtedy się obudziło w tobie to... No wtedy jakby utkwiło to we mnie, że ona traktowała te Muminki jako taką bandę tych dzieciaków, co nie znają świata. Ona im mówi to, jak wygląda świat w rzeczywistości. Że rekwizytornia to nie jest czyjeś tam nazwisko na przykład. No i ten świat w ogóle tej magii teatralnej. Jakoś tak to mnie porwało. I być może gdzieś to zadecydowało o mojej jakiejś przyszłej drodze. Nie? Możesz powiedzieć, że to jest właśnie to być może z dzieciństwa? No, tak, w dużej mierze to jest to. I to jest to, o czym też mówiłaś, o ten cytat Rortiego,
że jest jakiś moment w książce, który nagle zmienia nasze życie. Mhm. I dzięki temu nagle stajesz się kimś innym, zaczynasz inaczej myśleć, jakiś nowy element pojawia się w twojej wyobraźni, który zaczyna wpływać na inne elementy, przeorganizowuje ci wyobraźnię, przeorganizowuje twoje wybory. Mhm. I nagle jesteś w innym miejscu niż byłeś wcześniej. A pamiętasz może to miejsce, albo zapachy, albo atmosferę, która ci towarzyszyła podczas właśnie tego słuchania? To było... Pamiętam, to było w moim dużym pokoju. Pamiętam, że to była płyta gramofonowa, wobec tego ja miałem cały taki rytuał nakładania płyty na tą, nie wiem, jak to się nazywa, tak. na nakładanie igły. Odsłuchiwałem i znajdowałem sobie momenty, które chcę jeszcze raz posłuchać, na przykład. Aha. Najczęściej to było, ja chodziłem na tak zwaną drugą zmianę do szkoły, wobec tego miałem przedpołudnia wolne i te przedpołudnia wolne po prostu spędzałem na przyjemnościach. I to najczęściej taką przyjemnością było odsłuchiwanie różnych płyt, aha, między innymi właśnie muminków, które były zajechane do... Tam już ta płyta skrzypiała. Nieraz jak nie było prądu, to na przykład sam obracałem tą płytą i dawałem taki, robiłem ze złotka cukierkowego, takiego sreberka, igłę i dało się słyszeć przez to, co tam jest na tej płycie. No tak, tak. Niszczyłem tę płytę niestety w ten sposób, a nie wiedziałem, że to się tak niszczy, ale no tak, tak, tak. To była dla mnie magia. Ja nie wiedziałem, jak to jest, że na takiej płycie może być zarejestrowany głos w ogóle. To jest, no to jakby tak. Technika w ogóle dla dziecka to była magia. Więc pamiętam atmosferę, pamiętam ciepły dzień, pamiętam, że często wtedy właśnie było takie jasne, bardzo ostre światło, w którym opadały takie kurzu takiego delikatnego, takie pyłki. Mhm. Ja sobie patrzyłem na to światło i słuchałem tego. Mhm. Tych głosów z płyty. No tak, 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 tak. No to było takie magiczne chwile dziecięce. No, tak. Mhm. Ale teraz wracasz do tego jeszcze czasami? Masz taką ochotę? Ja tej płyty nie mam, ja nie mam już gramofonu w domu, ale czasami czytam sobie muminki. Albo wracam sobie do tego cytatu, ponieważ... albo nieraz też odsłuchuję tego, bo na YouTubie można znaleźć nagranie. Można sobie tego jeszcze raz odsłuchać. No wtedy to jest coś niesamowitego, że nawet kiedy czytasz książki, albo kiedy wracasz słuchowo do czegoś, kiedy usłyszysz jakiś dźwięk, to ta pamięć nasza wykonuje jakąś taką przedziwną woltę, że wraca ci całe poczucie takiego głębokiej pamięci, związanej z zapachami również, związanej z pewną atmosferą, z jakimś poczuciem wewnętrznym. To jest jakaś taka brama po prostu do przeszłości, jakoś taki skrót, że nagle słyszysz coś i jesteś w innym miejscu, nie? Tak jakby się przeniosło kilkadziesiąt lat do tyłu. Tak. I taka jest taka z tym związana atmosfera, że coś, co minęło, możemy powrócić i to trochę unieśmiertelnić. Tak, tak, spróbować tak, to tak. uchwycić, tak, chociaż tak, na tak. ten moment. Tak, na ten moment tak. Chociaż rzeczywiście jest też związana z tym jest jakaś taka myśl, albo jakieś takie tło wewnętrzne, jakiegoś takiego trochę smutku, jakiejś takiej nostalgii, tęsknoty za minionym czasem. No tęsknota nie jest, nie? To jest, no, znaczy jest takie wzbudza uczucia, prawda, że się trochę tak czuje niepokój chyba, nie? Za takimi czymś, co jest utracone, bo wiemy, że już tego nie odzyskamy, tak, że możemy próbować, ale... Tak, tak, ale to już nie będzie to samo. To już nie będzie to samo. No ale te książki, na przykład moje książki w ogóle, które mam od wielu lat, wracam do nich. I to jest niesamowite, że tam się nic nie zmieniło, w sensie te słowa dalej są w tym samym szyku, w jakim były, ale moja wyobraźnia już inaczej próbuje je odszyfrowywać, one się zmieniają we mnie, nie? Mhm. To jest też niesamowite, że powrót do książek po wielu latach związany jest z tym, że też trzeba się dokopywać tego, co było kiedyś, jak nam się to wiązało, dlaczego to było kiedyś dla nas takie mocne, a dzisiaj już trochę się to wyciera, bo dostrzegamy jakieś inne powiązania, inaczej nam się te słowa ze sobą wiążą. Nie, także to jest ta żywość książki związana z naszą zmianą wewnętrzną, to różnorodność podchodzenia do tego samego tekstu, który, przecież on się nie zmienia, tylko my się zmieniamy i on co innego dla nas znaczy, też jest niesamowity. A teraz czytasz więcej niż kiedyś, czy mniej, czy to się nie zmieniło? Myślę, że czytam chyba mniej niż kiedyś.
Mniej. Ale czytam też inne rzeczy. Mhm. Kiedyś czytałem więcej literatury pięknej. Dzisiaj więcej czytam tak zwanej literatury non-fiction. Tak, znaczy, mówię tutaj też o rzeczach związanych z, nie wiem, z naukowymi rzeczami. Aha. Albo takimi, jakimiś takimi bardziej popularyzatorskimi. Mhm. Bo to mnie też interesuje. Interesuje mnie dokument, jakby reportaż mnie interesuje bardzo. To są rzeczy, które chyba teraz czytam najwięcej. Ale literaturę piękną również bardzo lubię, ponieważ jest to jakiś super ekspres w ogóle do jakichś takich bardzo mocnych, odczuwalnych emocji. Znaczy to jest tak, lubię od czasu do czasu wejść bardzo mocno w jakiś kompletnie inny świat, prawda? Wyobraźnią, w inną wyobraźnię autora. Zobaczyć, co tam się kryje, co to są za wspaniałe, jakieś inne kompletnie przestrzenie. No. Dziękuję. Proszę bardzo.